Czytanie z Księgi proroka Zachariasza. Tak mówi Pan. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha łaski przebłagania. Będą patrzeć na tego, którego przebili, i boleć będą nad nim, jak się boleje nad jedynakiem, i płakać będą nad nim, jak się płacze nad pierworodnym. W owym dniu będzie wielki płacz w Jeruzalem, podobny do płaczów Hadad-Rimon na równinie Megiddo. W owym dniu wytryśnie źródło dostępne dla domu Dawida i dla mieszkańców Jeruzalem na obmycie grzechu i zmazy.